A co to za palenie na terenie szkoły? Legutko, Jolańczyk. Na jutro z rodzicami do Budni. A ty co, po staremu, spóźniony? No samolot tak miałem, no. Nie było szans zdążyć. Pamiętasz, jak na wigilię klasową zrobiliśmy kiedyś jabłecznik z wódką? Nie. Chłopaki, co wy tam z tyłu tacy weseli jesteście? Bo my, proszę pani, bardzo lubimy święta. No myślałem, że się chociaż napijemy za zdrowie naszego Schumachera, tak? Nie, co ty, dobrze, że nie ma wódki. Ty co taki? No, jaki? Przecież i tak wszyscy jesteśmy samochodami, nie? Ja, mój drogi przyjacielu, jestem człowiekiem, tak? I jak każdy porządny człowiek, no wódeczki bym się napił. W sensie taki, że jak ja mówię, że się napijemy za zdrowie naszego Daniela, to ty, że nie. Jak pytam, kim jest piękna, jeżeli wierzyć w gust Fifiego, dziewczyna na tapecie twojego telefonu, to mówisz, że nieważne, no. Jolka, co jest? No nic, no nie wiem, o co ci chodzi. No, ale ja ci właśnie powiedziałem, o co mi chodzi. A życie jest, jakie jest i nigdy nie wiadomo, kiedy któryś z nas się poślizgnie, tak? To zresztą widać po dzisiejszym dniu, bo wszyscy wiemy, że zazwyczaj takie uroczystości odbywały się we czwórkę. Poczekajcie chwilę, no. Ty stara fujaro jedna. To ja cię szukam wszędzie, a ty sobie tu siedzisz tak po prostu, tak? Fifi? No? To gdzie ty mnie szukałeś? No cały budynek dookoła przedem. Ja naprawdę nie wiem, jak tam u was w Anglii, ale w Polsce toalety są w budynkach, wiesz? Mądrala. No i mamy jeden kran, a nie osobno do ciepłej i zimnej wody. Mhm. Ale wiecie, co też macie? Wypłaty w złotówkach. No, dobra, zamknij się tam. Kurwa, byliśmy jak Beatlesi. Ilu ich właściwie było? Teresów? 5. Lennon. McCartney. Ringo. Star. A to już jest 5. Jakiś gość za nami wyprzedzał. Myślał, że zdąży, no. Nie zdążył. Zahaczył mi o przód, straciłem panowanie. Przeleciałem przez rów na jakieś pole. Na tym polu stało jedno drzewo. Rozumiecie? Jedno jebane drzewo. Ja się musiałem akurat w nie wpierdolić. Stany są piękne, panowie. Ludzie uśmiechnięci. No co, tutaj wszyscy smutnie chodzą, tak? No nie jest tak. Nie lubię takiego pieprzenia. Ludzie tak samo smutnie chodzą po Nowym Jorku, jak i po Warszawie. Tak samo się uśmiechają w Polsce, jak i w tej twojej Anglii, Fifi. To nieważne, gdzie jesteś, tylko jaki jesteś. Czyli ty byś nie wolał urodzić się w Stanach? Nie, mi tu dobrze. Nie. Głupoty gadasz. A nasz Danielek to z nią był w ogóle z miesiąc, nie? No był. Ten w ogóle coś miał do tych maś, nie? Przecież żona też Madzie. Do kogo? No do Madzi. Madzi? Madziów? Madziu? No nie wiem, jak to się odmienia. Kurwa, Madzi. Co to za goście? Nie wiem. Polecił mi chłopak ode mnie z pracy. Mówi, że oni mają, pożyczają bez żadnych papierów. Moja żona była chora i potrzebowaliśmy pieniędzy, no. 400 000, skąd ja to miałem wziąć? Bo cmentarz to jest miejsce publiczne. O właśnie! Tak. Ale to jest kwatera prywatna, tak? Naszego Danielka. On tu teraz mieszka. 3 tak chciałem. Tak. Na cmentarz przy ulicy Głogowskiej. Jakie jaja? Halo? Co znowu? Ona myślała, że ja sobie jaja robię i się rozłączyła. Dziwisz się? Znamawiasz taksówkę o 1:00 w nocy na cmentarz. Jezu, faktycznie.